Kiedy wracam wspomnieniami do tego, co pamiętam jako pierwsze, co pierwsze zapisało się w mojej głowie, w mojej pamięci, w mojej duszy, w sercu, to jest to dzień, w którym stoję na zatłoczonej ulicy, na chodniku wielkiego miasta. Mam cztery, może pięć lat. Pewien człowiek bije mnie mocno po twarzy. Także krew płynie po całym moim ciele. Mm, za którymś uderzeniem zamroczony padam na ziemię. Przez chwilę jestem nieprzytomny. Pamiętam smak krwi, zapach kurzu na chodniku. Jednak najbardziej pamiętam ludzi, którzy są oszołomieni tą sceną. Mijają nas takim łukiem. Yy. Najgorsze są ich pełne litości spojrzenia. Dziś rozumiem, że wtedy tamtych ludzi paraliżował strach wobec agresora. Nikt nie stanął w mojej obronie i wówczas poczułem coś o wiele boleśniejszego od bólu fizycznego. Poczułem ból samotności, że jestem zupełnie sam. Że właśnie taki jest świat. Jednocześnie dotarło do mnie, że nigdy nie można przechodzić obojętnie wobec cierpienia innych. Trzeba bronić niewinnych i działać, nieść pomoc. Obojętność boli tak mocno, jak sama krzywda, a może i bardziej. Gdy widzę, jak ktoś krzywdzi słabszych, bezbronnych, dzieci, niewinnych, kobiety, budzi się we mnie bestia. Jestem w stanie nawet zrobić komuś krzywdę, tak czuję. Obecna sytuacja przynagla mnie, aby pochylić się nad osobami skrzywdzonymi i spróbować. Podzielić się nadzieją. Czasami ogrom wyrządzonej drugiemu człowiekowi krzywdy jest tak przemożny, tak wielki, że wyjście mu naprzeciw wydaje się wręcz niemożliwe, by ktoś z motyką na księżyc się porywał. No bo cóż można powiedzieć o sobie, która w dzieciństwie była wykorzystana seksualnie? Cóż powiedzieć kobiecie lub mężczyźnie, którym zadano gwałt, poniżono ich i szargano ich godność? Cóż powiedzieć skrzywdzonym, którzy widzą bezkarność swoich krzywdzicieli. <laughs> Wszelkie słowa pociechy wydają się niezręczne, niewłaściwe, nie w Tak, jestem przekonany, że słowa to za mało. Trzeba działać, trzeba być, towarzyszyć i ze skrzywdzonymi, bronić skrzywdzonych, aby mogli odnaleźć w Bogu, w sobie, a także w innych ludziach siłę do życia, do życia z raną, żeby taki mały chłopiec stojący pobity na ulicy nie czuł przerażającej samotności i bólu ludzkiej bezradności. Czy ludzkiej obojętności. Pomimo małości słów, trzeba mówić. Trzeba być głosem skrzywdzonych, cierpiących, nie wiem, oszukanych, poniżonych, wykorzystanych. Nie wolno milczeć. Milczenie w tym wypadku wpisuje się w bierne uczestnictwo w złu. Trzeba mówić słowa pełne miłości i szacunku i bronić skrzywdzonych. Trzeba też wiedzieć, że najcięższych zranień, do jakich należy wykorzystanie seksualne dziecka, nie da się tych zranień wymazać z pamięci, nie da się ich wyleczyć, nie da się ich zadośćuczynić, nie wiem, naprawić. Można próbować zasłaniać czymś, bandażować. Może nawet i warto to robić, ale ta rana w jakiś sposób wciąż będzie żyła. Człowiek jest tak delikatną strukturą, że raz zraniony tak głęboko zawsze tą ranę już nieść będzie. Ale co się da zrobić? Da się natomiast nieść ze zranionym człowiekiem jego los. Kochać go mimo wszystko, mimo tej rany. Uczyć się go. Tego drugiego człowieka, być cierpliwym, wiedzieć, że w różnych, często najmniej oczekiwanych chwilach zranienie wraca i człowiek na nowo się rozpada, popada w lęk, depresję, złość, gniew. Bywa tak, że często człowiek swoją złość mm, kieruje w stronę tych, którzy są najbliżej, tych, którzy go kochają. Bo ci, którzy kochają, są w stanie też udźwignąć to, tą ranę. Zraniony człowiek często miota się i złości na siebie, na innych, bardzo często na Boga. Na to, że pyta go, gdzie byłeś, dlaczego mi nie pomogłeś. I będzie się ten człowiek złościł na siebie samego, że choć minęło tyle lat, yy, koszmar, nie minął. Życie zranionych często kręci się pomiędzy integracją a rozpadem, destrukcją, pomiędzy zbieraniem sił i ich traceniem. Ktoś, kto tego nie przeżył, chyba nie jest w stanie tego do końca pojąć. Może natomiast bazować na mm, doświadczeniu zranionych. Próbować wejść w świat skrzywdzonych, yy, słuchać ich. Rozumiem skrzywdzonego człowieka yy, i dlatego ośmielam się podjąć ten temat, choć bardzo wiele mnie to kosztuje.